Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi tu was Knurko Nesur i dzisiaj w tym samym tonie, w jakim była niedawno recenzja Taliskera 8-letniego z DSR-ów 2020, będziemy mówili o whisky, którą mam na półce od bardzo dawna, której butelka specjalnie nie została nigdy dokończona, a takie chęci i takie ambicje były. Ale była ona trzymana specjalnie, żebym mógł ją zrecenzować. Niestety stała sobie na tej półce już dosyć długo, także jest to whisky, której mimo, że nie dało się jej za bardzo dostać nigdzie już w momencie wypuszczenia, o tym się dowiecie dlaczego za chwilę, to teraz prawdopodobnie tym bardziej nie da się jej nigdzie dostać, ale jest ona ciągle trzymana przeze mnie, żeby ją omówić. Mówimy tutaj dzisiaj na temat Glenallachie, zabutelkowanego w 2007 roku, sprzedawanego przez chwilę z ramienia Whisky Shopu w Aberdeen i jest to butelka, czy też jest to produkt zabutelkowany specjalnie przez Glenallachie właśnie dla Whisky Shopu w Aberdeen. Jak widać, tej whisky zostało niewiele. Nie będę się specjalnie rozwodził na temat koloru, ponieważ nagrywamy w okularach i w czarno-białym. Jest to dosyć mocny, ciemny kolor sugerujący bardzo duży wpływ beczek po Oloroso. I tak tutaj właśnie było, nawet wpływ jednej konkretnej beczki, ponieważ jest to whisky single cask. I tak. Beczka po Oloroso. Teoretycznie typu Punch'n, ale z jednej strony no, Punch'n ma około 320 litrów, a tutaj mamy beczkę o numerze 7144 i mamy napisane na etykiecie, że butelek z tej beczki wyszło 718. Ta konkretna butelka, którą ja mam, to jest butelka numer 594, także 718 butelek przy 60,5% alkoholu to jakoś się chyba w 300 litrach z hakiem nie zmieści, więc prawdopodobnie mówimy tutaj o beczkach z dębu węgierskiego, które dużo częściej zdarzają się, że są nazwane punchenami, ale mają od 500 do 700 około litrów. Już z opakowania dowiadujemy się, że mamy tutaj whisky, która ma 12 lat, została wydestylowana 17 maja 2007 roku i ma 12 lat, ponieważ leżała sobie do sierpnia 2019 roku w tej beczce, zanim została zabutelkowana. Nie mamy barwników, nie mamy filtracji na zimno, mamy bardzo, bardzo bogaty, czerwony prawie że kolor tej whisky. I oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o whisky w wysokim procencie, jeżeli mówimy tutaj o whisky, która jest stricte z beczek po Oloroso, no to pierwszą rzeczą, która przychodzi nam prawdopodobnie na myśl, jest Aberlour Abunach, albo nawet i jakiś Glenfarclas 105, które będą oczywiście naturalną konkurencją dla tej whisky, ale Aberlour Abunach ani Glenfarclas 105 nie są whisky single cask. Są whisky cask strength, ale nie są whisky single cask, co sprawia, że ten tutaj eksponat Glenallachie jest trochę ciekawszy i dużo bardziej unikatowy. W momencie wypuszczenia tej whisky kosztowała ona 95 funtów w aberdońskim whisky shopie. Teraz na różnych stronach typu Whisky Base można czasami dostać ją za około 170 funtów od różnych prywatnych ludzi, którzy chcą ją odsprzedać. Także cena dosyć jednak zaporowa już w tej chwili. No ale cóż, trzeba zobaczyć, co będzie na nosie. Na nosie mamy dużo wanilii, mamy cynamon, mamy kompot porzeczkowy, mamy może nawet jakąś taką owocową gumę balonową. Trzeba się trochę tych aromatów doszukiwać po prawdzie. Jest to whisky dosyć mało lotna, dosyć mało pachnąca, jak na coś, co jest tak bardzo skoncentrowanego. Później sobie jej też spróbuję z dodatkiem wody, może ona się trochę bardziej otworzy wtedy. No ale niezaprzeczalnie jest to beczka po sherry. Ale dużo więcej niż taki zestaw bakali i kompot pożyczkowy się tutaj za bardzo nie jestem w stanie doszukać. Także trzeba będzie zobaczyć, co będzie na języku. Slanć.
Na języku mamy od razu czuć, że jest to whisky w wysokim procencie, ale czuć, że jest to whisky w wysokim procencie nie z powodu palenia w jamie ustnej, czy też w przełyku, ponieważ zaskakująco mało tego aspektu tutaj jest. Mamy czuć, że jest to whisky w wysokim procencie, ponieważ jest ona jednak w smaku dosyć gęsta i uderza na dzień dobry taką syropiastością. Czuć, że mi się ślinianki bardzo mocno pobudziły do produkcji śliny, ponieważ mimo, że przede wszystkim mamy tutaj aspekty słodkie i owocowe, to jest tutaj też trochę takiej wytrawności i solankowości, która kojarzyłaby mi się na przykład z jakimiś salmiakami, z jakimiś cukierkami lukracjowymi, czymś w tym stylu. Nie czuć tego palenia. Jest słodka, jest łagodna, powiedzmy nawet, jest zaskakująco. Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi tu was Knur Konesur i dzisiaj w tym samym tonie, w jakim była niedawno recenzja Taliskera 8-letniego z DSR-ów 2020, będziemy mówili o whisky, którą mam na półce od bardzo dawna, której butelka specjalnie nie została nigdy dokończona, a takie chęci i takie ambicje były, ale była ona trzymana specjalnie, żebym mógł ją zrecenzować. Niestety stała sobie na tej półce już dosyć długo, także jest to whisky, której mimo, że nie dało się jej zobaczyć, nieśmiale. Są czerwone jabłka i jakieś takie elementy kompotu i wywaru i czegoś w tym stylu. Jest trochę siarki, jest trochę terpentyny, które kojarzą mi się jednak bardzo stricte z aktywną, młodą, świeżą beczką po sherry. Jest tutaj w tym taki element, który kojarzy się trochę z wodą po kiszonych ogórkach, która znowu przywodziła mocno na myśl niektóre starsze Bunahaven, które też są bardzo często leżakowane w beczkach po sherry, albo mają bardzo duży wpływ leżakowania w beczkach po sherry. Także niezaprzeczalnie ten aspekt sherryowości tej whisky jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo na przodzie. I w kolorze, i w syropiastości, i w gęstości, i w całym tym przykroju profilu smakowego jest to whisky, no niezaprzeczalnie jednak z beczek po sherry. Wleję sobie do niej kilka kropel wody. Mam tutaj moją wodę, którą używam do parzenia kawy, także ona jest odfiltrowana i remineralizowana, więc nie będziemy mieli tutaj do czynienia z żadnymi jakimiś specjalnymi zanieczyszczeniami. Z mojego fikuśnego małego kubeczka podróżnego, którym pewnie nie widać w aparacie, ale jest to kubeczek z Narodowego Festiwalu Whisky, który miał miejsce w Aberdeen parę miesięcy temu. Kilka kropli wody powinno stykać. Chwilę sobie pomówiłem o tej whisky i teraz jesteśmy już w takim dosyć głębokim, dalekim finiszu, w którym zaczyna wychodzić trochę więcej goryczki, zaczyna wychodzić trochę więcej mineralności z tej whisky. Ta goryczka kojarzy mi się trochę, no mineralność oczywiście taka bardziej taka wapienna, powiedzmy, i jakaś taka przywodząca na myśl kontakt z mąką, kredą, z morskimi kamieniami obmoczonymi słoną morską czy oceaniczną wodą. Natomiast warzywność, która kojarzy się trochę, także ta goryczka warzywna kojarząca się trochę z zupą z włoszczyzny albo czymś w tym stylu. Po dodaniu odrobiny wody na nosie otwiera się dużo więcej owoców, otwiera się dużo więcej tego takiego czerwonego, owocowego, leśnego, leśno-owocowego aspektu, ale ciągle nie dzieje się tutaj na nosie jakoś specjalnie dużo i nie jest to whisky jakoś mocno uderzająca aromatem. Yy,
Na języku straciliśmy niestety trochę tej syropiastości. Wszystkie składniki whisky ciągle tutaj są jak najbardziej. Wydaje mi się, że odrobina wody trochę zbiła gęstość i syropiastość słodyczy i owoców, i miodu, i wanilii, i karmelu, i tych aspektów, które się tutaj przewijały w tej whisky. Natomiast dodanie trochę wody podbiło mocniej tą mineralność i podbiło mocniej tą goryczkę, więc whisky stała się trochę bardziej wytrawna, trochę bardziej zaciągająca jednak mimo wszystko. Więc zaskakująco przyjemniej się tę whisky piło przy tych 60,5%, tak jak była prosto z butelki, a teraz po dodaniu wody i zbiciu jej do nie wiem ilu procent, ale jednak zdecydowanie mniej niż 60, robi się trochę mniej ciekawie, bo jednak mineralność i goryczka to są takie rzeczy, których niespecjalnie się spodziewam i niespecjalnie oczekuję, niespecjalnie lubię w whisky. Także bez dodawania wody. Bardzo, bardzo w porządku whisky, bardzo poprawna, bardzo bezpieczna. Wszystko, czego mogliby chcieć fani leżakowania w beczkach po Oloroso, to tutaj w przypadku tego Glenallachie by mogli znaleźć. Po dodaniu wody robi się już trochę mniej ciekawie i mniej urzekająco. Także, czy warto szukać, czy warto się zabijać o tą whisky za 170 funtów, to już musicie sobie odpowiedzieć sami. Według mnie niespecjalnie i za takie pieniądze można by było poszukać Aberlauera Abunach sprzed 10 lat na przykład i dołożyć trochę więcej do jakiejś starszej wersji, które podobno są dużo smaczniejsze niż wersje współczesne, ale to jest temat na dywagację, na kiedy indziej. To tyle, co miałem dla was na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówi do was Knurko Nesur. Hamiandohas. Kumielama Life.